Witajcie kolekcjonerzy, z tej strony Krix i dzisiaj tak pokrótce o gadżetach związanych z grą Wiedźmin 3. Masa się na dobrą sprawę tego pokazała, niestety część była dostępna tylko dla prasy, więc nie mogę wam pokazać wszystkiego, choćbym chciał. A na dobrą sprawę, żeby pokazać wszystko, to byłoby ciężko, bo tego jest naprawdę bardzo dużo. I tak, od takich podstawowych rzeczy prasa na różnych eventach dostawała koszulki mówiące o premierze gry. Mamy tutaj dziki gon, jest duży napis, nie będę tego naprawdę otwierał, bo nie mamy na to czasu. Coś takiego dostała właśnie prasa. Do tego w ich zestawach znajdował się wiedźmiński przepiękny medalion na długim metalowym łańcuchu. Jest to piękna rzecz, która obecnie również jest sprzedawana w sklepach, dokładnie na stronie cdp.pl w cenie 100 zł, ale myślę, że jeśli ktoś interesuje się grą, to zakupi, bo jest to naprawdę przepiękny medalion i warto się nad nim, nad zakupem zastanowić. Albo nawet się nie zastanawiajcie, po prostu kupujcie. Bo jak się skończy, no to jego wartość wzrośnie przynajmniej 2 razy, może nawet 3. I tak, również gdzie niegdzie można było dostać smycze. Takie fajne, ładnie wyglądające. I tak, bliżej premiery pojawiały się również opaski na rękę. Ja tu mam niestety tylko 2 z symbolami, no dokładnie z wiedźmińskimi znakami. Ile ich jest? 5? To powinienem mieć 5 opasek. I tak, do zamówień, znaczy tak, przed samą premierą jeszcze pojawił się preorder, w którym mogliśmy znaleźć steelbook i koszulkę i również dostawaliśmy rabat w wysokości 35 zł przy zakupie gry w edycji podstawowej. Ten preorder odpakowałem na innym filmiku, możecie sobie poszukać na kanale. 60 zł kosztował, zdecydowanie warty zakup, bo steelbook jest przepiękny i bardzo fajna koszulka, których mam już kilka na dobrą sprawę i mogę sobie w nich pochodzić. I tak, jeśli kupowaliśmy grę w wersji podstawowej na stronie cdp.pl, to dostawaliśmy tam taki woreczek, a w środku znajdował się breloczek, również w formie, można powiedzieć, medaliona, bo jeśli byśmy chcieli to sobie powiesić na szyi, no to się da. Jest tutaj mała wilcza główka, bardziej płaska jak medalion, ale równie ładna. Metalowe wszystko jest, więc nie jest to po prostu jakieś dziadostwo. Tu wam tak pokażę. Mamy tą główkę. Widzicie różnicę. No, co warto wspomnieć, każdy z tych rogów jest dosyć ostry, więc jeśli byśmy to nawet nosili w kieszeni czy na szyi, to pewnie nas trochę pokłuje. I tak, to było na cd.pl. Warto było zakupić. Nie, zaraz, ja tutaj już się pogubię. Przepraszam was. Na stronie gram.pl dostawaliśmy właśnie ten breloczek przy zamówieniu na grę. Bo jeśli zamawialiśmy na stronie cdp.pl, to do zamówienia dostawaliśmy drugą wersję steelbooka. Łącznie było ich 3. Jeden jest w preorderze, drugi jest właśnie przy zamówieniach na stronie cdp.pl, a przynajmniej był. Obecnie osiąga on naprawdę olbrzymie kwoty, więc jak zamawialiśmy grę wtedy za bodajże 120 zł, dostawaliśmy grę plus steelbook, to obecnie sam steelbook kosztuje prawie 200 zł nawet. Bardzo ładny, warto było zakupić. Czyli tak, gram.pl dla sprostowania, cdp.pl wszystko, jeśli zamawialiśmy właśnie grę w przedsprzedaży. No to możecie sobie policzyć, że zamówiłem grę raz, dwa,
i trzecia wersja właśnie Steelbooka jest w edycji kolekcjonerskiej. I tak, coś co ostatnio dostałem od CD Projekt Red, czy CD Projekt Red, jak już kto woli. Jest to oficjalny soundtrack, który możemy znaleźć w każdym wydaniu gry. Tyle, że ten posiada, jak widzicie, unikatową okładkę. Jest to specjalna edycja, głównie dostępna, zakładam, że dla prasy, wypuszczona w bardzo niedużym nakładzie i nie będzie dodrukowywana. Tu nawet pisze, że jest to edycja promocyjna, nie na sprzedaż. A odpakuję, nawet zobaczę, jak to tam w środku wygląda. Pewnie w tym momencie traci gigantycznie na wartości, bo jak wiecie, zapakowane rzeczy zwykle są dużo bardziej cenne, ale ja tego i tak nie myślę sprzedać. Tak więc zobaczycie, bo może to być niestety jedyna możliwość, w której, kiedy będziecie mogli to zobaczyć. No to mamy tak, jest tu wkładka jakaś, zaraz zobaczymy, co się na niej znajduje. O, okładka niestety trochę ucierpiała podczas transportu. I tak, na wkładce mamy napisane, kto tworzył muzykę. Są zdjęcia, trochę informacji, jeśli kogoś to interesuje. O, ładna okładka z tyłu, pod płytą. I płyta ze specjalnej edycji. Naprawdę ładnie to wygląda. I mamy tutaj 31 utworów. Łączny czas trwania godzina 10 minut 11 sekund. I tak. Taka bardzo już duża ciekawostka. Pewnie wiele osób z Facebooka, z mojego fanpage'a była ciekawa, jak to wygląda. Czesi dostawali do swoich preorderów na grę taką oto, można powiedzieć, książkę. Podnosiło to co prawda cenę zestawu, ale zdecydowanie warto. Ja za swój dałem około z wysyłką 150 zł, zamawiałem ich dwa, dla mnie i dla brata. Prosiłem znajomego właśnie, żeby mi to załatwił. Gry nie potrzebowałem z Czech, więc ją odsprzedał, dlatego miałem tą edycję taniej. Tak to normalnie kosztowało ponad 200 zł, edycja właśnie z grą. I tak wygląda to jak książka, jest taka skórzana okładka. Dalej nie wiem, z czego jest wykonane to, przypomina w dotyku taką trochę gumę. Nie jest to jakiś plastik. Mamy metalową głowę wilka, naprawdę dużą. Porównajcie sobie ją z medalionem albo z breloczkiem. No to sobie możecie zobaczyć, jaką to ma wielkość. Metalowa, przyklejona, zamykane na naprawdę silny magnes. Otwieramy to i mamy wspaniałą skrytkę, więc dajmy na to, możemy sobie tutaj schować steelbook, możemy schować soundtrack, no i coś tam jeszcze, sporo rzeczy się zmieści. Wygląda to przepięknie. Jak postawimy na półce, no to proszę, księga jak się patrzy. I z takich ostatnich elementów edycji kolekcjonerskiej, oczywiście wam nie pokazywałem, bo znajdziecie u mnie na kanale, jest kompendium, które również ma swój osobny film. Tak więc, jak sami widzicie, tych gadżetów związanych z grą Wiedźmin 3 jest całkiem sporo. Jest tego zdecydowanie więcej, bo jest też bardzo fajna figurka, którą dostawała tylko prasa na różnych eventach. Ja niestety nie dostałem i pewnie już nie dostanę. Warta obecnie majątek, ale bardzo ładna. Tam był Geralt trzymający trofeum, głowę, już nawet nie pamiętam jakiego potwora. W jednym kolorze to było, ale bardzo ładna figurka, całkiem spora. Dobra, nie rozgadujemy się, bo już pewnie to chwilę trwa. Tak więc mam nadzieję, że film się wam podobał, że zaciekawiły was te gadżety. My widzimy się niedługo, tak więc dzięki i do zobaczenia. Cześć!